profesor Wiesław Winięta, Uniwersytet Wejkrum. Przed chwilą podano informację, że biegli prostują wysokość brzozy, że teraz ją złamano na wysokości 7,5 metra, tak ktoś poszukał. Ale podali, że tam wyżej była grubsza. To jest informacja z prokuratury wojskowej. Także jest pierwszy efekt tych działań, bo coś zmienimy. To jest właśnie mój problem, który staram się zaadresować w czasie tego pobytu i zanim tutaj przyjechałem, to prosiłem i wzywałem Komisję Millera i prokuraturę o fakty, żebyśmy ustalili fakty. No, trudno sobie wyobrazić, że po prawie 3 latach nagle ta brzoza zmieniła i miejsce, i grubość, i w dodatku im wyżej, tym grubsza jest. W moim modelu, ja oczywiście będę opowiadał o moim modelu, muszę jeszcze wcześniej powiedzieć, że żałuję, że nie zdążyłem na wykład profesora Obrębskiego, ale mam nadzieję, że zanim jeszcze wyjadę stąd, to będę miał okazję porozmawiać chwilkę, żeby móc skonsultować się odnośnie potencjalnej symulacji, której można byłoby zrobić to, co pan profesor Obrębski wytłumaczył na konferencji smoleńskiej. To zakładam, że było podobnie dzisiaj. A to samo, tak, dobrze. Więc no tutaj na tym slajdzie widać proporcje. Dzisiaj w Krakowie profesor Rońda zrobił szybkie takie obliczenie na kartce, porównając energię kinetyczną tego samolotu 80-tonowego do pracy, jaką potrzeba, żeby ściąć brzozę 40 cm. I wyszło mu, że proporcja tych energii, bo praca to jest energia, to jest poniżej 0,1%. Czyli innymi słowy, z punktu widzenia energii czy pracy, ten samolot nawet nie odczułby przecinania tego typu brzozy o grubości 30-40 cm. My oczywiście to wszystko wiedzieliśmy, kiedy ja zaczynałem swoje obliczenia. Doktor Berczyński zobaczył je kiedyś na internecie i napisał mi: w ogóle nie zawracaj sobie głowy tą brzozą, to przecież niemożliwe, żeby brzoza zrobiła taką szkodę. A doktor Berczyński jest najwyższej rangi konstruktorem, inżynierem konstruktorem w Boeingu. Tak się składa, że ma trochę więcej doświadczenia niż wszyscy eksperci pana Laska wzięci razem i do potęgi was. Jest również ma licencję eksperta ICAO, czyli organizacji, która się zajmuje lotnictwem cywilnym. International Civil Aviation Organization. Tak, International Civil Aviation Organization. A on jest bardzo skromny, dlatego ja tak trochę dodaję, bo on mówi, że on nic takiego, bo tutaj w każdym razie z punktu widzenia naukowego mój model, moje modelowanie jest bardzo standardowe. Nie jest w zasadzie nic nadzwyczajnego. To jest normalna praca, którą swego czasu była przeprowadzona po katastrofie wahadłowca Columbia. Ja użyłem ten sam pattern, tą samą drogę po prostu i wykonałem tą pracę dla katastrofy samolotu Tu-154M. Inna grupa naukowców z Kalifornii, dr Robert Bocieri, zrobił dokładnie tą samą analizę, taką samą analizę, tą samą drogą. Wykonał analizę samolotu Constellation, który
przecina dwa słupy i to był eksperyment FAA 65 roku. I na czym polega ta metoda? No, najpierw trzeba mieć oczywiście geometrię obiektów. W tym wypadku mamy geometrię samolotu do 154M i tego drzewa. Następnie trzeba przyjąć parametry materiałowe, najpierw dla drzewa załóżmy. I w moim wypadku rozpocząłem od analizy z modelem liniowym, czyli takim prostym, podstawowym. Potem przyjąłem bardziej zaawansowany model, który jest nieliniowy, który jest czuły na prędkość, jak szybko to odkształcenie zostaje zadane temu materiałowi. Oczywiście ten materiał jest ortotropowy, to znaczy jest inaczej się zachowuje wzdłuż osi tego drzewa, a inaczej w kierunku promieniowym czy obwodowym. Muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, jak dokładnie te parametry przyjmuję, czy przyjmuję je czterokrotnie mocniejsze, jak ja to użyłem, zawsze znajdą się krytycy. Ostatnio na przykład słyszałem, że nie ma drzazg widocznych na tym drzewie i mrówki nie chodzą. No ale to trudno dyskutować z takimi sugestiami, ponieważ dla nas, dla mechaników, to my wiemy, że są pewne metodologie, jest metodologia mikromechaniczna albo makromechaniczna i w tym wypadku używa się metody makromechanicznej, czyli te parametry materiałowe, jego zachowanie jest średnie, jest uśrednione. W związku z tym nie pokazuje się każdego włókna, każdego sęczka, każdego włókienka tego drzewa, bo gdyby tak miało to być do zrobienia, to trzeba byłoby mieć bardzo malutkie elementy, metody elementów skończonych. A im mniejsze są te elementy, tym krótszy jest czas iteracyjny obliczania, ponieważ ten czas jest, musi być mniejszy od prędkości dźwięku przechodzenia w najmniejszym elemencie całego modelu. W tej chwili mój model jest liczony przez około tydzień. Czyli gdybym rzeczywiście zrobił to, co ci panowie sugerowali, no to prawdopodobnie za 100 lat miałbym jeden wynik. No ale może właśnie o to im chodzi. Ważne jest natomiast, żeby zauważyć, jak się właśnie drzewo zachowuje. Drzewo jest na przykład mocniejsze, kiedy jest suche, a jest słabsze, kiedy jest mokre. Jest również sztywne bardziej i kruche, kiedy jest suche i jest bardziej giętkie, kiedy jest mokre. No i tak jak mówiłem, jest czułe na prędkość zadawania jemu odkształcenia. Model ten 143, który użyłem, ten zaawansowany, został wypracowany, opracowany przez Federal Highway Administration, czyli organizację federalną i sprawdzony za pomocą eksperymentów. Tak jak powiedziałem, grupa profesora Bocieri użyła ten sam model i sprawdziła go używając eksperymentu. Także w ten sposób zrobiła weryfikację tego modelu dla prędkości wyższych, takich jakie są interesują mnie w moim przypadku. Oczywiście ten eksperyment jest całkowicie inny. Samolot upada na brzuch, ślizga się po piachu, czy obcina dwa słupy, ale bardzo blisko ziemi, czyli inne są warunki brzegowe. Niemniej jednak sama idea jest bardzo podobna. Co jest interesujące, że w tym modelu samolotu Constellation, który eksperyment był pokazany sekundę temu, skrzydło, budowa skrzydła jest dużo, dużo słabsza niż to jest w samolocie TU-154M. Patrzę się na doktora Baczyńskiego, bo on jest konstruktorem samolotów. Samolot TU-154M, jego konstrukcyjna waga, czyli ta maksymalna, jest 110 ton. Constellation jest około połowę tej wagi. Samolot TU-154M jest prawie 1000 km na godzinę.
Constellation jest 600 km na godzinę. Czyli możemy się spodziewać, że skrzydło będzie słabsze i tak jak doktor Barczyński powiedział, nie liniowo słabsze, tylko... Na dodatek Rosjanie, robiąc wzór na samolot, posługując się wzorem samolotu 727 Boeinga, zepsuli. To znaczy nie przewidzieli, że źle policzyli. Ale w każdym razie zrobili 120 skrzydeł i wtedy się okazało, że te skrzydła są nie tak mocne, jak powinny być. Wtedy wzięli te 120 skrzydeł i przerobili. Dołożyli jeszcze jeden dźwigar w skrzydle. Normalnie skrzydło tworzy tak zwany wingbox albo keson. To są dźwigary z przodu i z tyłu i poszycie z góry i z dołu ze stringers i żebrami. I to jest taka standardowa procedura. Ponieważ oni już te skrzydła mieli i były za słabe, to musieli je wzmocnić. Dołożyli dodatkowy dźwigar. To znaczy wzmocnili to w bardzo znaczny sposób. Także to skrzydło Tu-154 było bardzo, bardzo silne, znacznie silniejsze. Bo znowu, wyobraźcie sobie Państwo, że macie wingbox, to znaczy coś w rodzaju skrzynki. I zamiast jednej skrzynki w normalnym samolocie, to były dwie skrzynki razem złączone. No właśnie, także w ten sposób żeśmy doszli do budowy naszego skrzydła Tu-154, który jak widać tam są te trzy dźwigary, które ma żebra i jest zbudowane wystarczająco do tego celu, żeby utrzymać tą wagę 110 ton. Minąłem szybko przez parametry materiałowe i modele dla aluminium. Chciałem tylko powiedzieć, że kilkakrotnie się usłyszałem krytykę pana Laska, który mówi, profesor Binienda, co już jest wielkim plusem, bo kiedyś to byłem jakimś tam od mieszania własne. Więc mówi, profesor Binienda nie zna się, nie rozumie w ogóle samolotów, bo samoloty są zrobione z aluminium. A on się zna tylko na materiałach kompozytowych. No, pan Lasek widocznie nie zna, co to są materiały kompozytowe i mechanika materiałów ortotropowych i izotropowych. Tak się składa, że z punktu widzenia modelowania czy mechanicznego, materiał taki jak aluminium, czyli izotropowy, to jest specjalny przypadek materiału ortotropowego. Czyli ktoś, kto się zna na kompozytach, zresztą tak jak profesor Berczyński, większość mechaników, inżynierów w dzisiejszych czasach, no to również się oczywiście musi znać na aluminium, na metalach, bo to jest tak jakby podstawa, od której zaczynamy się uczyć mechaniki. W przypadku aluminium dla pewności doprowadziłem do magistra, jednego ze studentów w zeszłym roku, który właśnie badał aluminium na tego samolotu, eksperymentalnie modelował to za pomocą Johnson Cook, to jest specjalny model, który jest czuły na prędkość odkształcenia. I wysłałem link do tej pracy magisterskiej do prokuratury. No, oni tak chcieli strasznie się ze mną spotkać, więc miałem nadzieję, że jak przeczytają tą pracę magisterską, to będą mieli jakieś pytania, ale do tej pory nie dostałem żadnych pytań. Co więcej, no, przyjechałem tutaj, oni mówią, że ja uciekam. Ja unikam ich. No więc poprosiłem jedną z osobę z rodzin smoleńskich, aby się skontaktowała z prokuratorą, czy mają czas dla mnie. Powiedzieli, że nie mają czasu. Biorąc pod uwagę dalszą rozwój tego modelu, no to muszę również powiedzieć, że nie użyłem tak zwanych stringers, tych takich teowników, ceowników, usztywniaczy, które są przyczepione, przynitowane do poszycia. To może dr Baczyński wytłumaczy, czy to jest dobrze, czy źle. Znaczy to stwarza, że ten model jest znacznie słabszy niż w rzeczywistości.
Jeszcze raz pozwolę sobie Państwu powiedzieć. Samolot jest rejestrowany w ten sposób, że wszystkie, no musi przynosić obciążenia, na przykład skrzydło przynosić obciążenia wynikające z wagi samolotu, również z obciążeń lotu, skrętów i tak dalej. Osiąga się to w ten sposób, że obciąża się, buduje się taki wingbox. Wingbox to są jeszcze raz te dźwigary, żebra i to wszystko i poszycie. Poszycie wzmocnione stringersami. Znaczy, jeżeli pan profesor nie użył tych stringers, to skrzydło jest znacznie słabsze. No i o to chodziło, żeby było słabsze, żeby drzewo było 4 razy mocniejsze, a to skrzydło słabsze. No oczywiście nie przewidziałem, że w międzyczasie to grubość tego drzewa się zwiększy do 57. Także złapali mnie, muszę powiedzieć, i nie wiem, co zrobić teraz. No w każdym razie będę dalej tłumaczył, co się stało z sytuacją, kiedy mieliśmy 44-centymetrowe drzewo, jakie ja założyłem. Bo starałem się zrobić grubsze niż to, które było w raporcie WAC-u. No i oczywiście tutaj pokazuję strukturę wewnętrzną, czyli te żółte dźwigary i zielone żebra. Znowu, chcąc upewnić się, że w żadnym wypadku nie będzie taka sytuacja, dla której może być rezultat jednej kategorii, a dla innych przypadków drugiej kategorii, musiałem zrobić całą gamę, całą serię obliczeń tak zwanych parametrycznych, czyli zmieniałem kąt pochylenia, ataku, przechylenia, różne prędkości, wektory prędkości tego samolotu, punkt uderzenia. No, cała moja grupa doktorantów narobiła się za 10, a muszę powiedzieć, że w mojej grupie doktorantów to mam kilku Chińczyków, kilku Hindusów, kilku Amerykanów. Niektórzy z nich nawet nie wiedzą, gdzie jest Polska, a z pewnością nie wiedzą, że są jakieś dwie partie, które ze sobą walczą. Dlatego to mówię, że ja zostałem oskarżony, że jestem polityczny. No to jeżeli ja jestem polityczny, a ponieważ to moi doktoranci robią, to znaczy, że ten ktoś, kto nie wie, gdzie jest Polska i że w ogóle istnieje jakaś partia, to on jakoś sobie to wymyślił. I w związku z tym tak to robi, żeby te obliczenia wyszły tak, jak niby powinno, albo nie powinno. No oczywiście jest to śmieszne. W pracy naukowej można założyć właśnie parametry materiałowe, które podaje do informacji ogólnej zawsze w tabelkach. Każdy może skrytykować. W czasie konferencji smoleńskiej, gdzie miałem przyjemność obok profesora Obremskiego pokazywać swoje obliczenia, był również prezenterzy z grupy profesora Niezgody. Oni, muszę powiedzieć, profesor Niezgoda, są sceptyczni co do wyników mojej pracy. Są ekspertami, nie tak jak pan Lasek, i w związku z tym mogą zrobić tego typu obliczenia. Namawiam zawsze pana profesora Niezgodę, aby wziął i obliczył, zrobił swój model ze swoimi doktorantami i sprawdził, no bo tylko tak można sprawdzić, jeżeli on niezależnie zrobi swój model i porówna swoje wyniki do moich wyników. To jest metoda porównawcza. Jeżeli jemu wyjdą inaczej, no to oczywiście będziemy musieli usiąść, zobaczyć, może gdzieś jest jakiś problem. No i mnie jednak on powiedział, tak, zrobię, ale muszę dostać 1,5 miliona złotych. No, to jest naturalne, każda grupa naukowców musi mieć fundusze na pracę naukową. No, tak się składa, że moją pracę fundują podatnicy amerykańscy, ale przecież ja też jem, piję, także to wszystko kosztuje. To nie jest tak, że to jest za darmo. No, 1,5 miliona to wygląda bardzo dużo, ale dowiedziałem się parę dni temu, że ten piękny stadion, który jest osiedlany w Łodzi, jego utrzymanie miesięczne kosztuje 3 miliony złotych. Czyli chodzi o 2 tygodnie, można zgasić światła
Wyżej potrzeba. No, ale pan Lasek powiedział, że na takie głupoty nie będzie wydawał pieniędzy. Nie ma tak skomplikowanego problemu, nie można rozwiązać samemu. Do mojej pracy ja musiałem współpracować z innymi profesorami, Amerykanami. Część pracy była robiona nawet w Chinach. Bo do każdego elementu tej pracy potrzeba najlepiej wziąć najlepszego eksperta, a nie, żeby nie zrobić po prostu jakiegoś błędu. Na przykład dla sytuacji obliczenia ciśnień aerodynamicznych profesor Brown obliczył za pomocą programu CFX te ciśnienia przy kącie ataku, prędkości tego samolotu, dzięki czemu ja mogłem to użyć do swojego modelu. W ten sposób miałem wszystkie siły, które mogłyby wpłynąć na skutek złamania tego skrzydła. Nie będę tłumaczył, że były wiele różnych przypadków. Pokażę kilka. Oczywiście część z tych symulacji Państwo widzieli w filmie pani Anity Gargas. Mnie bardzo się one podobają, ale to dlatego, że z nimi, że tak powiem, budzę się i zasypiam. Ciekawą rzeczą jest, że zawsze, za każdym razem krawędź przednia, tak zwane sloty, są zniszczone. Sloty to jest cienka blacha, to jest to poszycie 1 mm, może nawet mniej. Więc przy każdym kontakcie z jakimś obiektem one muszą być zniszczone, prawda? Sloty to jest ta część skrzydła, może Państwo widzieliście w samolocie. Na krawędzi natarcia, taka półeliptyczna, która się odchyla w czasie lądowania i zwiększa w ten sposób powierzchnię skrzydła. Na pewno wszyscy Państwo widzieliście klapy, które są na krawędzi opływu i one są bardzo duże. Jeszcze raz, one przynoszą bardzo niewielkie obciążenia aerodynamiczne, dlatego że całe obciążenia ciężaru samolotu, obciążenia aerodynamiczne wynikające z ruchu samolotu, ze skrętu, z wnoszenia, jeżeli się samolot próbuje znieść, to cały ten wingbox się próbuje skręcić trochę. Jest tak zrobiony, żeby się nie skręcał, bo skręcał tak jak powinien. Natomiast ta część przednia to jest coś mniej lub bardziej furring, to znaczy owiewka. I ona nie musi być gruba ani silna. No właśnie, także w ten sposób mogliśmy sobie popatrzeć na te symulacje. Widzimy, jak ta część górna po odcięciu upada zawsze wzdłuż lotu samolotu. O dziwo, ta brzoza w Smoleńsku leży prostopadle do lotu samolotu. Te słupy, które zostały przecięte w samolocie Constellation, również upadły wzdłuż lotu samolotu. Czyli to musi być fizyka. Tak musi być, takie jest prawo po prostu, taka jest dynamika. Inaczej być nie może. Zawsze prosiłem o pomoc, no bo załóżmy, że w tej komisji pana Millera czy pana Laska, a propos, dowiedziałem się, że komisja pana Millera to w ogóle nie miała prawa istnienia. Nie było żadnego prawa, które by umocowało tą komisję. Także ja już jestem zupełnie zagubiony, bo to, tak jak profesor Rojna powiedział, to wygląda na to, że to jest grupa entuzjastów, która się zajęła tym wypadkiem. No, prosiłem mimo wszystko tych panów, bo sobie wyobraziłem, że kiedy pojechali tam do Smoleńska i zobaczyli na przykład to skrzydło, to wzięli suchmiarkę i zmierzyli, czy grubość tych części jest taka, jaka być powinna. A nóż widelec one przerzewiały, a nóż widelec były źle zamontowane, a nóż widelec były cieńsze. To są ważne informacje. No, ale okazuje się, że to wszystko jest ściśle tajne. Także ja niestety nie jestem w stanie dowiedzieć się, jaka to jest grubość. Z literatury rosyjskiej, na dole tego slajdu, dowiedziałem się, że grubość tych dźwigarów jest 12 mm.
No więc dla zasady wziąłem trochę grubszą i trochę cieńszą. 10, 13, żeby zobaczyć, czy wyniki są inne. Obliczenia numeryczne nie tylko dają możliwość pokazania tego odkształcenia czy zniszczenia, jak było na tych symulacjach, ale również można przyjrzeć się, jakie są naprężenia, czyli jak bardzo jest wytężony ten materiał. Czy jest w postaci elastycznej, czyli takiej, że jak sprężyna, że ją rozciągniemy, to ona jeszcze wróci do tej pozycji, czy już plastycznej, tak jak plastelina, że jak rozciągniemy, to już zostanie w tej pozycji. Także i dla 10 mm, i dla 13 mm zobaczyłem, że obciążenia, jakie przechodzą albo odczytuje ten materiał, ten dźwigar, są jeszcze w granicach odkształceń elastycznych. Czyli po prostu to skrzydło, jak sprężyna, może drgnie od tego uderzenia, ale po chwili wróci do swojej pozycji normalnej i samolot powinien stabilnie polecieć dalej. No, teraz to się jeszcze dowiedziałem od pana doktora Berczyńskiego, że nawet gdyby się urwało, to i tak powinien lecieć dalej stabilnie. No, jak wszyscy czytam na ten temat, to już dawno założyłem. Jest coś takiego jak prawo budowy samolotów. W Ameryce to są Federal Aviation Regulation. Part 25 to jest dla tego typu samolotu. To jest tak jak prawo budowlane. To znaczy, jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek próbował zbudować coś, to musi to być zgodne z przepisami, bo inaczej nie pozwolą tego budować albo zburzą. Więc to jest po prostu prawo. I to w tym są bardzo dokładnie zapisane, jakie parametry musi każda konstrukcja samolotu spełniać, żeby być dopuszczona w przestrzeń powietrzną. I jednym z takich parametrów jest to, że samolot lata w bardzo różnych warunkach. W ciepłych warunkach, w zimnych warunkach. Również w warunkach atmosferycznych. Może być wiatr boczny, może być pionowy. Na wiatr pionowy jest powiedziane, że różnica obciążeń na skrzydłach może być taka, że na jednym skrzydle jest 100% pełnego obciążenia, czy największego obciążenia, jakie kiedykolwiek samolot może widzieć w czasie swojej eksploatacji, a na drugim tylko 80%. Że musi być przewidziane w budowie samolotu nierównowaga obciążeń na skrzydłach. Czyli powiedzmy, jeżeli samolot do uproszczenia waży 100 ton, każde skrzydło przynosi 50 ton. W ruchu statycznym. W takim razie zakłada się, że różnica obciążeń na skrzydłach może wynosić 10 ton, 20%. To jest znacznie więcej niż ktokolwiek twierdził, że stracił nośności na tej części, która się oderwała lewego skrzydła. No i jutro dowiemy się, że drzewo miało 2 metry grubości i nie uderzyło w tym miejscu, gdzie uderzyło, tylko przy nasadzie, żeby obciąć całe to skrzydło, no bo już nie mają chyba innej rady, skoro i tak te 20% to by nic nie zmieniło. No w każdym razie żarty na bok. Wszystkie te obliczenia, jakie myśmy zrobili w mojej grupie, zresztą konsultowane tutaj siedzącym doktorem Berczyńskim, pokazują, że skrzydło przecina to brzozę. To brzoza upada, ta górna część upada zawsze wzdłuż lotu samolotu. Że ta dolna część jest tak mocno odbita, ponieważ ta akcja przecięcia, przerąbania, przełamania tej brzozy trwa tylko 0,02 sekundy. To jest bardzo, bardzo krótko. I w związku z tym ta dynamika powoduje, że ta część dolna, ona się ugina, tak, że nawet przy sytuacji, kiedy ten samolot ma te 17 stopni podniesiony nos do góry i leci całkowicie poziomo, skrzydło jako takie nie jest dotknięte. Jest możliwe, że te klapy tylne będą one dotknięte, ponieważ ja ich nie wziąłem pod uwagę, także to te klapy mogą być uszkodzone przy takim przypadku. Wszystkie te przypadki robiłem dla różnej gęstości tak zwanej siatki metodą elementów skończonych. Ale co jest ciekawe, że zawsze musi być również zniszczona ta krawędź przednia, te sloty, bo po prostu
To jest rzecz oczywista. No i co ku mojemu zdziwieniu się stało, jak zobaczyłem to zdjęcie? Okazało się, że mamy rzeczywiście dziurę w skrzydle, to jest to, co leży na betonie lotniska w Smoleńsku, ale ta krawędź przednia w tym miejscu nie jest zniszczona. Czyli nie mogło dojść w ogóle do kontaktu między tą brzozą a tym samolotem, co potwierdza trajektorię pionową, którą wyznaczył doktor Nowaczyk ze swoimi kolegami Jaworskim i Dąbrowskim. Tylko ja się niepotrzebnie narobiłem. Drugi etap mojej pracy skoncentrował się na części kadłuba, który rzucałem numerycznie na podłoże, do góry podłogą. Niezależnie od tego, czy to było rzucane pionowo, czy z obrotem, zawsze któraś ze ścian i kawałek sufitu zostało przygniecione pod tą podłogą. Oczywiście ze zdjęć tych fragmentów, jakie zresztą pan minister pokazywał, również widać, że część kadłubowa ma tak interesująco rozłożone ścianę jedną po jednej stronie, a drugą ścianę i sufit po drugiej stronie. Miałem przyjemność zobaczyć pracę kolegów z Sandia National Lab, którzy od wielu lat pracują nad zachowaniem się kadłuba samolotu pod wybuchem, znaczy ze względu na wybuch w środku kadłuba. No i rzeczywiście w ich eksperymencie prawdziwym i numerycznym pęka ten kadłub wzdłuż osi samolotu, rozkłada się. No i tak mogę sobie wyobrazić, jeżeli to się stało w powietrzu, zanim ten kadłub upadł, no to wtedy rzeczywiście ani ta jedna ściana, ani ta druga ściana z sufitem nie zostaną przygnięcione. Tak tutaj właśnie widzimy, na tym zdjęciu z wrakowiska. Widzimy w środku ten spód kadłuba, do góry, kadłuba do góry kołami w pozycji, po jednej stronie jest prawa ściana, po drugiej jest lewa ściana, a jeszcze dalej jest sufit tego kadłuba. Jeżeli zrobimy symulację tej sytuacji, no to rzeczywiście możemy zobaczyć, że ona się zdąży otworzyć, ale to musi się zdarzyć, zanim ten kadłub uderzy w ziemię. No to chyba jest zrozumiałe, że musi najpierw się otworzyć, bo ta podłoga, jak przygniecie, to już nie ma mowy, żeby się tam ta blacha wydostała spod tej ciężkiej podłogi. Także to wskazuje na to, że musiało być wybuch w powietrzu. Ten slajd oczywiście zapożyczyłem od profesora Obremskiego, ale wiem, że on już to wszystko wytłumaczył, także możemy przeskoczyć dalej i przejść do ostatniego etapu moich obliczeń, które zrobiłem dla założenia, że nie było wybuchu. Ja uparcie robię to samo, co tam napisali w tych raportach. Mówią, że ta brzoza taka, to ja to robię. Mówią, że do góry nogami, no to ja to robię do góry nogami. Mówią, że... No więc w tym przypadku ten samolot się nie rozleciał w powietrzu, tylko uderzył w całość swojej masy w miękką ziemię. Pokazałem na konferencji i pokazałem na wszystkich innych swoich prezentacjach parametry materiałowe modelu matematycznego 147, który jest opracowany dla zachowania się właśnie miękkiej ziemi. Pokazałem, jak taką ziemię się charakteryzuje, jak się sprawdza, no ale to jest najważniejsze. Te symulacje były zrobione znowu dla różnych kątów upadku tego samolotu, zawsze przy prędkości liniowej 80 metrów na sekundę, ale ponieważ mamy różny kąt, to wtedy mamy inny wektor pionowej prędkości względem poziomej. W
tych sytuacjach, kiedy zrobiliśmy uderzenie tym samolotem pod kątem 30 stopni, czy to w pozycji kołami do dołu, czy do góry, widzieliśmy, że powstaje krater, wgłębienie. No, pan Lasek powiedział, no tak, ale ten samolot, on tak lekko, tak delikatnie, stycznie upadł na ziemię i nie zostawił żadnego krateru. No więc, no właśnie, wtedy od razu się ktoś zapytał, no to dlaczego wszyscy zginęli? Skoro on tak delikatnie wylądował. Notabene, gdyby tak mógł samolot delikatnie na błocie wylądować, to by nie budowano lotnisk. Nawet dla delikatnego kąta 10 stopni, gdzie mamy tylko 13-14 metrów na sekundę pionową prędkość, również są niestety kratery. Jeżeli zobaczymy, jak ten cały samolot się rozbija przy znowu kącie 30 stopni, takim bardziej drastycznym, bo to w tej sytuacji prędkość uderzenia pionowa jest 40 metrów na sekundę. To jest dość duża, przypuszczalnie około 5 razy więcej niż to miało miejsce, kiedy ten samolot spadał z wysokości 30 metrów, kiedy ten utracił po prostu prąd elektryczny w całej sterowności. No więc w tym nawet bardziej drastycznym przypadku samolot, mój model, rozbił się na 3 części. Tak się złożyło, nieszczęśliwie dla pana Laska, szczęśliwie dla mnie, że Amerykanie zrobili eksperyment w zeszłym roku z samolotem Boeing 727 z kołami do dołu. I w tym eksperymencie, jak tu widzimy, oczywiście nie było pilotów, nie było pasażerów, ale był sterowany ten samolot z zewnątrz. Bardzo mocno, dużo było instrumentów, sensorów tam, tak żeby zmierzyć wszystko, co potrzeba dla pracy naukowej. No i rzeczywiście widzimy, co się dzieje. Samolot uderza z dość dużą prędkością pionową w ziemię, z kołami wysuniętymi, łamie się strasznie jego przód. Oczywiście nie chciałbym być pilotem w tym samolocie. Prawdopodobnie, gdyby pilot tam rzeczywiście był, to by mógł zginąć. Prawdopodobnie pasażerowie lecący w klasie pierwszej też by zginęli. No, ale ci pasażerowie, którzy siedzieli w środkowej i tylnej części, przeżyliby. Tak było to zmierzone za pomocą tych akcelerometrów. Dziękuję. Akcelerometrów. No i dzięki temu, że tak to było zrobione, to potwierdziło mój model, bo to jest weryfikacja całego modelu. U mnie też, tak jak w tym eksperymencie, rozbił się samolot na 3 części, w tym eksperymencie z kołami do dołu. No to więc, skoro tak, to mogę w takim razie odwrócić mój model i zobaczyć, co się stanie z kołami do góry i porównać te przyspieszenia i jak ten samolot się zachowuje. To jest też ten bardziej drastyczny przypadek, kiedy upada samolot z prędkością 40 metrów na sekundę. O dziwo, ten samolot mniej się niszczy niż w przypadku, kiedy upada kołami do dołu. No i okazuje się, że to tak być powinno, tak? Znaczy znowu z tych regulacji, przepisów budowy samolotów, powiedzmy umownie, wynika, że znaczy zakłada się, że samolot uderzając o ziemię z kołami do dołu, musi wytrzymać przeciążenia 9-krotnie większe niż przyspieszenie ziemskie. Natomiast jeżeli dachuje, powiedzmy, umownie, to wymagane jest tylko, że samolot wytrzyma 6-krotną wielkość przyspieszenia ziemskiej. Czyli to jest, ponieważ inaczej się łamie samolot w ten sposób. Zresztą profesor Witakowski pokazał, że katastrofy, w których samolot upada, dachuje, powodują znacznie mniej szkód w ludziach, powiedzmy. Dziękuję. No właśnie, no ale ponieważ pan Lasek nie był zadowolony z tej pracy, to zrobiłem
uderzenie pod kątem 10 stopni. Tutaj widzimy, to jest ten właśnie łagodny przypadek, do góry kołami. Ja za chwilę... Nie, no jak można. Ja zaraz pokażę w innym kolorze, to będzie lepiej widać. Chodzi o to, że widać, jak on się ślizga jakby na nosie i na tym ogonie i tam są te silniki. To jest dużo materiału, który może zaabsorbować jego uderzenie. No i to uderzenie jest dość długie. Tutaj może lepiej będzie widać teraz w tym kolorze, kiedy właśnie od przodu patrzymy w lewym górnym rogu widzimy czas w sekundach, czy to jest 0,2 sekundy w tej chwili. Teraz będzie 0,3 sekundy, widzimy zgnieciony nos tego samolotu, widzimy zgnieciony ogon, te silniki, że tak powiem, są miażdżone w tym momencie, ale cały kadłub jest prawie niezniszczony. Jeżeli pasażerowie byliby tam przypięci pasami, to praktycznie nie powinno im się nic zdarzyć. Tu jest właśnie z tymi kołami do góry. No można byłoby tego oczywiście pokazywać godzinami, ale to co właśnie dr Berczyński powiedział, profesor Witakowski znalazł kilka takich przypadków. Tutaj właśnie samolot w Kirgistanie wylądował do góry kołami. Nie było wybuchu, 31 osób było rannych, nikt nie zginął. Tutaj tu 154 przeciął przesiekę w lesie, ileś tam 10 drzew wyciął swoimi skrzydłami, nic z tym mu się nie urwało, chociaż od upadku w grząską ziemię rozerwał się na 3 czy 4 części. 83 osoby były ranne, podobno 2 osoby potem umarło w szpitalu, ale nie było wybuchu. Dlatego te osoby mogły przeżyć. No i oczywiście obraz, który my znamy, naszego samolotu Tu-154M. Wszystkie te moje badania świadczą o tym, co zresztą było mówione przez każdego z recenzentów z naszej strony. Dr Szuladziński mówił o 2 wybuchach. Wszystkie te sytuacje można tylko wytłumaczyć, jeżeli był wybuch w skrzydle i wybuch w środku kadłuba. Ja tylko sekundkę, bo tutaj wyraźnie widać te sloty, widać, że to są owiewki z przodu skrzydła, prawda? Wszyscy Państwo widzicie? To jest to, co mówił profesor, że powinno ulec zniszczeniu. Powinno ulec zniszczeniu, to widać. To jest cienka konstrukcja blaszana. No i jeszcze jedna uwaga, jakbyśmy sobie popatrzyli, po lewej stronie jest to skrzydło, które miało się oderwać przez tą brzozę, a po prawej jest to drugie skrzydło, które nie miało niby brzozy, a jest tak samo urwane. Tego nie jestem w stanie wymyśleć dlaczego. Wytłumaczy, tak. No to teraz przekazuję mikrofon doktorowi. No ja będę Państwa bardzo... Bardzo dziękuję, to był profesor Wiesław Pieniądza.